7 oraz 99 ,9 FM Witamy i budzimy dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci Polonijnego Radia na Częstotliwości FM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia, korzystając z YouTube poza radiem, po wpisaniu hasła obudź się Polsko, obudź się Polonią a tam zawsze dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty: Australię, Nową Zelandię, skupiska polonijne w Europie i słuchaczy w Polsce. Pozdrawiam kontynentalną Amerykę. Równie serdecznie pozdrawiam Międzynarodowe Towarzystwo Słuchaczy Moich Felietonów. Zapraszam na YouTube, a tam Felieton. W Polsce rusofobia w pełnym rozkwicie, a Polscy albo politycy z Polski nie widzą już od, nie widzą jeszcze odrodzonego ukraińskiego nacjonalizmu w felietonie tym omawiam ostatnią wizytę prezydenta Dudy na Ukrainie i pytam czy taka powinna być polska polityka czy politycy z Polski postępują właściwie czy to co robią jest w interesie Polski zapraszam do przemyśleń zapraszam na YouTube Uzupełnienie moich felietono, felietonowych pytań jest również felieton pod tytułem Polscy politycy szukają wątpliwych politycznych przyjaciół, a także politycy z Polski nie rozumieją siły lobbyingu w Ameryce na okoliczność amerykańskich prezydenckich wyborów. Szanowni Państwo, kolejnym już razem zadaję pytanie na wstępie felietonu w kontekście polskim dotyczącym Polski i Polaków. Polska polityka jaka powinna być? Po raz pierwszy w historii spotkań G 20, czyli 20 największych gospodarek świata, tym razem spotkanie odbywa się w Chinach w Hangzhou. Chin, Chińczycy, będąc gospodarzami największych potęg, chcą pokazać, że teoretycznie mogą przejąć władzę od Stanów Zjednoczonych. Jest to jedenaste spotkanie przywódców największych rozwiniętych i wschodzących gospodarek świata. Przypomnę, że gospodarka chińska nie jest gospodarką innowacyjną, wysoko przetwarzanych produktów, a odtworzeniową, która znakomicie imituje produkty lub robi rzeczy proste. Innymi słowy, to co podpatrzą stosują u siebie i sprzedają jako swoje pod swoją chińską marką w odróżnieniu od Japonii która również na tej samej zasadzie kiedyś udoskonalała produkt który był lepszy od oryginału różnica między tym a co obecnie robi chińczycy polega na tym że Japonia prawie zawsze kupowała patent a następnie wielokrotnie udoskonalała i to dawało Japonii pierwszeństwo na rynkach świata chociażby w elektronice Odwrotnie sytuacja ma się z Chinami, bo jak wspomniałem podpatrzą i sprzedają jako swoje. Dodam, że Japonia boryka się z wielkimi problemami od co najmniej 15 lat, kiedy wpadła w procesy deflacyjne. Japończycy zaniedbali bowiem to, co było ich siłą nośną, czyli elektronika. Japonia do dzisiaj nie odzyskała swojego wigoru i prymatu gospodarczego. Chiny wiodą prym na rynkach świata pod każdym względem, a najbardziej obrazowe są ceny rynkowe i to trzyma ich gospodarkę. Szanowni Państwo, wielu komentatorów i obserwatorów zastanawia się, czy spotkanie w Chinach 2016 jest symbolicznym czy rzeczywistym końcem dwuletniej izolacji Putina. Dwa lata temu był ignorowany w Australii. Teraz na szczycie G20 w Chinach przeprowadził już rozmowy w cztery oczy z prezydentami Chin, Turcji, Francji, Egiptu, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Na okoliczność spotkania G20 pojawiło się mnóstwo artykułów dotyczących Rosji. Nie rozumiem skąd. Szczególnie i wysokie zainteresowanie Rosją i biedą w Rosji. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak wielu to obchodzi, włączając w to media piszące po polsku z Polski. Skąd się to zainteresowanie bierze? Pytam. Jedyne wytłumaczenie można upatrywać we współczuciu dla Rosjan, ale tego współczucia nie widzę. A tak na marginesie pytam tych znawców, ekspertów, analityków z Bożej łaski skąd te wszystkie dane? Ja często mówię o źródle mojej wiedzy na temat, w jakim się wypowiadam, często z innej obcojęzycznej prasy. Proszę podawać skąd te wiadomości, aby mógł znaleźć i przeczytać. Proszę się nie martwić, że w innym języku, bo to nie jest problem. Tak należy robić. Na przykład Bank Światowy informuje, że bieda w Rosji wzrośnie, wzrośnie najszybciej albo rośnie najszybciej od ostatnich lat, liczba Rosjan żyjących w ubóstwie rośnie a oczekiwane ożywienie go w gospodarce wciąż, wciąż się opóźnia. Tak ostrzega Bank Światowy w najnowszym raporcie. Proszę Państwa, tak samo S&P 500 i agencja ratingowa Muri obniżyła notowania dla Polski, a bazą wyjściową tych analiz były inspiracje przemian politycznych w Polsce i najwidoczniej niepomyśli tych, którzy rozdają bankowego pokera. Ostatnio agencje ratingowe martwią się o polską demokrację, ale ani słowa na temat mega afery w Warszawie przy tak zwanej prywatyzacji. To jest temat do zupełnie oddzielnego omówienia. Wspomniałem jedynie, jak odbiega od ciebie nazewnictwo demokracja od prawdziwej demokracji. Jak zawsze zwrócę Wam, Szanowni Państwo, uwagę na sprawy ważne, dla wielu być może błahe, ale wszystko, co dotyczy Ameryki, jest ważne i nie jest błahe. Po przylocie na szczyt G20 do chińskiego Hangzhou. Prezydent Stanów Zjednoczonych Obama miał problemy z opuszczeniem swojego samolotu. Chińczycy nie przygotowali dla niego ani wysokich schodów, ani czerwonego dywanu. Amerykański przywódca musiał skorzystać z małego wyjścia technicznego. Każdemu z Was, szanowni słuchacze, zostawiam to spostrzeżenie do indywidualnego przemyślenia, bo brak czerwonego dywanu, który był zawsze, Teraz wysyła wiadomość. Brak wysokich schodów i czernego, czerwonego dywanu to inna forma, być może chińska, wysłania jasnego sygnału Obamie. Prezydent Obama, zapytany w niedzielę o to na konferencji prasowej z premier Wielkiej Brytanii, wyjaśnił, cytuję, takie rzeczy się zdarzają i nie przywiązywałbym do tego większej wagi, tak powiedział. Tymczasem czerwony dywan znalazł się m.in. dla prezydenta Rosji, szefowej brytyjskiego rządu, premiera Indii i premiera Kanady. Czy należy to rozumieć, że Obama, może nie Obama, ale Ameryka jest w chińskiej niełasce? Myślę, że jeśli wygra Trump, to porozumie się z Putinem przeciwko Chinom. Myślę, że Trump rozumie, że dzięki polityce swoich poprzedników i też republikańskich Chiny urosły do rangi mocarstwa. Pytanie do Was, szanowni słuchacze, czy aktualna polityka Ameryki zagraża interesom USA i Europy? Czy ta polityka wpycha, czy już wepchnęła Rosję w objęcia Chin, dodatkowo je wzmacniając? To nie ulega żadnej wątpliwości. Chiny są największym konkurentem dla Ameryki i większym niż Rosja, a dla Rosji Chiny też są zagrożeniem większym niż Ameryka chociażby bezpośrednia granica państwowa. Ktoś, kto interesuje się historią, pamięta konflikt rosyjsko-chiński na rzece Usuri. Rosyjska prasa rządowa podała, że Putin przeprowadzi na szczycie G20 w Chinach oddzielne rozmowy na temat Ukrainy z przywódcami Niemiec, Francji, Angelo Merkel i Francis Olandem. Natomiast nie będzie trójstronnego spotkania. Jakimś dziwnym trafem Oland, Merkel, usyłku swoich rządów, zabiegają o spotkanie z Putinem. Pytam, ile gazociągów musi pobudować Gazprom, aby ci ludzie mieli porządne stanowiska na starość? Dzisiaj zastępca doradcy. Obamy do sprawy bezpieczeństwa narodowego poinformował, że dwaj przywódcy na marginesie szczytu na pewno będą rozmawiać m.in. o konflikcie na Ukrainie czy sytuacji w Syrii. Tutaj powstaje pytanie, czy Ukrainę już przehandlowano za Bliski Wschód? A przypomnę, że Putin miał być izolowany, aż zwróci Krym i wycofa wsparcie dla Dumbasu, a tu ani jedno, ani drugie nie zostało spełnione. Natomiast do bojkotowanego Putina ustawia się kolejka rozmówców. Jakie z tego, co powiedziałem, płyną wnioski dla polityków z Polski? Czy politycy z Polski pamiętają, co znaczy być przehandlowanym? Zapraszam na YouTube, a telefon: 773-775-4400-773-775-4400. Dziękuję.